Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym podziękować organizatorom tego spotkania za zaproszenie mnie i za taką troskliwą opiekę, jaką nade mną roztoczyli. Państwu dziękuję za obecność. No i chcę powiedzieć tak, że po tych Tonach i głosach anielskich, które przed chwilą słyszeliśmy, dla kontrastu będzie taki zgrzyt żelaza po szkle. Zgrzyt żelaza po szkle, dlatego, że y, troszeczkę pozwolę sobie zmodyfikować temat prelekcji, dla, ponieważ on był ustalany jeszcze y, dawno, kiedy y, nie mieliśmy tej. Tego przesilenia rządowego, którego byliśmy świadkami niedawno i które będzie miało swój dalszy ciąg. W związku z tym chciałbym ten temat prelekcji troszeczkę zmodyfikować Polska wobec przesilenia politycznego, bo mieliśmy do czynienia z przesileniem politycznym. Ta wojna polityczna, którą mamy od ponad roku gwałtownie się zaostrzyła. 16 grudnia ubiegłego roku pretekstem do tego zaostrzenia była obrona wolności słowa, ale to był tylko pretekst, dlatego że tak naprawdę chodziło o sprawę znacznie poważniejszą, chociaż wolność słowa jest rzeczą poważną, ale od razu było widać, że to jest tylko pretekst, ta obrona wolności słowa, dlatego że w obronie wolności słowa stanęli tam przed Sejmem. No, znani z żarliwego obiektywizmu dziennikarze w rodzaju naszej resortowej stokrotki, pani redaktor Moniki Olejnik, w rodzaju znanego z żarliwego obiektywizmu pana redaktora Lisa. Więc od razu, chociażby z tego powodu, było wiadomo, że o żadną wolność słowa nie chodzi, tylko chodzi o coś innego. A o co chodziło? No, chodziło o to, żeby wykorzystać ten pretekst do zablokowania możliwości uchwalenia ustawy budżetowej, ponieważ nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym terminie pociąga za sobą skutki prawne w postaci możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Taką decyzję, gdyby ona została podjęta, podejmuje prezydent. Oczywiście pan prezydent Duda takiej decyzji by nie podjął, ale właśnie o to chodziło, żeby jej nie podjął. Wtedy zostałby oskarżony o łamanie konstytucji i lekceważenie demokracji, co w sytuacji, kiedy w styczniu ubiegłego roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności w naszym nieszczęśliwym kraju. Pociąg mogłoby pociągnąć za sobą bardzo poważne następstwa. Dlatego mówię o bezprecedensowej procedurze, że jeszcze nigdy wobec żadnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta, a wobec Polski nie tylko została wszczęta, ale również Została, można powiedzieć, zaostrzona, bo w lipcu ubiegłego roku Komisja Europejska postawiła Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń wyznaczając trzymiesięczny termin do ich realizacji. Ten trzymiesięczny termin upłynął 27 października i upłynął bezskutecznie, dlatego że rząd nie tylko nie zrealizował żadnego z tych zaleceń, ale pani premier Beata Szydło powiedziała w takim specjalnym oświadczeniu, że te zalecenia mają charakter ideologiczny i polityczny, a nie merytoryczny. Więc w tym oświadczeniu, w tej charakterystyce tych zaleceń mieściła się zawalowana krytyka. Oczywiście było, na, chociażby na tej podstawie było wiadome, że rząd nie zamierza tych zaleceń zrealizować. No, i termin ultimatum upłynął bezskutecznie, a no można się było domyślać, że jeżeli już Komisja Europejska wyznaczyła Polsce coś w rodzaju ultimatum, no to to musi jakoś się zakończyć, musi znaleźć jakieś zakończenie. No, i zablokowanie ustawy budżetowej było znakomitym wstępem do. Rozwoju sytuacji, szybkiego, gwałtownego rozwoju sytuacji. Jeśli by nie udało się w większości rządowej uchwalić ustawy budżetowej, no to wtedy zaistniałyby, tak jak powiedziałem, warunki prawne, przesłanki prawne do podważenia legitymacji Sejmu i rządu, zarazem do dalszego sprawowania władzy. I temu służyła blokada sali plenarnej Sejmu. Prawdopodobne, prawdopodobny scenariusz zakładał zapewne i to potwierdzają późniejsze rewelacje w postaci tego listu do skierowanego do marszałka Kuchcińskiego, że ci blokujący salę plenarną Sejmu zamierzali proklamować się jako alternatywny ośrodek władzy i zabiegać o międzynarodowe uznanie przez władze Unii Europejskiej. Dlatego kiedy 16 grudnia rozpoczęło się, rozpoczęła się tam w Sejmie awantura, dookoła Sejmu ściągnięta w Ściągnięci w trybie alarmowym z całej Polski konfidenci, tam się zaczęli gromadzić, żeby przedstawiać zagniewany lud, który już nie może ścierpieć tutaj zwycięskiego pochodu faszyzmu, no i po, chce mu zrobić no pasaran. O powadze, sytuacji, o powadze sytuacji świadczyła obecność najstarszego kiejkuta III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Dukasza. Kaczyskiego, który osobiście przyszedł zobaczyć, jak tam się wszyscy sprawują. No i konfidenci, kiedy zobaczyli, że przyjechał rewizor z Pieterburga, to tam prześcigali się w gorliwości, rzucali się pod samochody, a niejaki pan Diduszko nawet skutecznie, znaczy nieskutecznie, ale bardzo przekonująco udawał trupa. Tym bardziej, że jego małżonka w cywilu współpracowniczka krytyki politycznej, tam taką pozę boleściwą nad nim przybrała niczym jakaś matka boska, marksistowska, prawda. No i, no i to bardzo taka przejmująca. Scena, rozdzierające sceny temu towarzyszyły. Tymczasem, kiedy przed, w Sejmie i przed Sejmem rozgrywały się te rozdzierające sceny, do Wrocławia przybył pan Donald Tusk. Do Wrocławia przybył pan Donald Tusk pod pretekstem uczestnictwa w jakiejś imprezie kulturalnej. No ale też było od razu widoczne, że ta zbieżność w czasie nie jest przypadkowa i że pan Donald Tusk ma tam pilnować interesu. Wyobrażam sobie, że nasza złota pani, która zrobiła w swoim czasie z niego człowieka, przykazała mu surowo słuchaj no Frenzlu, jak chcesz zostać prezydentem, to jazda do Wrocławia, ruszaj się. Nieść tutaj, no i on zrozumiał, że trzeba. Nasza złota pani zadbała o jeszcze jedno. W trybie alarmowym nakazała Janowi Klaudiuszowi Junckerowi zwołać na 21 grudnia posiedzenie Komisji Europejskiej, które miał podjąć jakieś stanowcze decyzje wobec Polski. Takim warunkiem powodzenia, od którego miałoby się wszystko zacząć, było zablokowanie możliwości uchwalenia ustawy budżetowej. Tymczasem wirtuos intrygi pan prezes Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej Sejmu i tam sklecił do jakąś wystarczającą większość, że ustawa budżetowa została uchwalona. No, natychmiast podniosły się zarzuty, że to bezprawnie została uchwalona, no ale została. Senat tam miał. Poprawki wnieść. Prezydent w końcu ją podpisał, więc teraz trwają potępieńcze sfary pomiędzy utytułowanymi krętaczami. Jedni utytułowani krętacze twierdzą, że ustawa budżetowa jest nielegalna, ale inni utytułowani krętacze twierdzą, że jest legalna. Ten spór będzie się ciągnął jeszcze bardzo długo. Będą się doktoryzować i habilitować z tego. Bardzo wzbogaci się jurysprudencja i orzecznictwo niezawisłych sądów, no ale ten moment zaskoczenia został zmarnowany. Moment zaskoczenia został zmarnowany i ten protest, ta, ta blokada Sejmu właściwie utraciła cel polityczny, bo tym bardziej utraciła cel polityczny, bo w trakcie tej eskalacji politycznej wojny okazało się, że czyjaś mocna ręka gwałtownie wcisnęła hamulec, także cały ten rotała, ta rozpędzona machina, w jednej chwili zatrzymała się w miejscu, tak że wszyscy polecieli na pysk. Co to była za mocna ręka? Otóż, proszę Państwa, według mojej ulubionej teorii spiskowej Planujący ten przewrót i to przesilenie polityczne w Polsce wywiad niemiecki w Berlinie i nasza złota pani najwyraźniej się przeliczyli w ocenie stopnia bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych. Wydawało im się, że ponieważ prezydent Obama już był na wylocie, a prezydent Trump jeszcze nie objął swojego stanowiska, w związku z tym w Stanach Zjednoczonych jest rodzaj bezkrólewia, no i trzeba wykorzystać ten moment bezkrólewia, żeby tu zrobić szybko porządek, bo potem może nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale okazało się, że bezkrólewie może i jest, ale nie jest aż tak głębokie, jak to im się zdawało. Do Warszawy z kilkugodzinną wizytą przyjechał Rudolf Giuliani, jeden z bliskich współpracowników prezydenta Trumpa. I spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, z którym rozmawiał dwie godziny. W trakcie tej rozmowy okazało się, że obydwaj panowie mają wspólnych znajomych, a właściwie jednego, ale za to takiego, który starczy za legion, mianowicie pana Leiba Fogelmana no i kiedy się okazało że takich mają wspólnych znajomych no to najwyraźniej czyjaś mocna ręka wcisnęła hamulec tak jak mówiłem bardzo